Rozmawiamy z Mateuszem Lisowskim. Cześć Mateusz. Witam. No tutaj w Brnie, no przyglądasz się rywalizacji Volkswagen Golf Cup, przedostatni wyścigowy weekend w tym sezonie. Jak Ci się podoba? Emocje na najwyższym poziomie. Bardzo fajnie się tu przyjeżdża, dlatego że zawsze towarzyszyły mi tutaj niezapomniane wspomnienia, więc teraz jestem tak jakby od tej drugiej strony, od strony trenera, który przygotowywuje właśnie naszego młodego zawodnika, Piotra Parysa. I tak jak wspomniałem wcześniej, to są takie emocje niezapomniane, więc zawsze tutaj lubię wracać. No wygrałeś cały puchar, jesteś kierowcą, który wygrywał za granicą, wygrywał polskie puchary. Jak porównasz organizację różnych pucharów, jeżeli chodzi o te, w których startowałeś? Tak naprawdę cel jest jeden. Wszyscy mają te same samochody, więc osiągi są porównywalne. Wiadomo, że ta różnica między autami jest do 5%, ale jak wszędzie. Generalnie cel jest jeden, żeby wszyscy jechali równo tak samo i liczy się tylko i wyłącznie talent kierowcy. Dlatego we wszystkich autach zastosowany jest jeden setup, główny, bazowy, do którego na przykład albo możemy zmienić stabilizator, albo też ciśnienie w oponach, na czym robimy czas i dzięki czemu jesteśmy szybsi od konkurentów. A i tak najważniejszy jest kierowca oczywiście. Jakim kierowcą jest Piotrek Parys? Bardzo dobry kierowca, młody przede wszystkim, który słucha, chce się uczyć i cały czas idzie do góry. Są momenty i dobre, i złe, ale najważniejsze jest to, że cel jest jeden, żeby jechał jak najwyżej i jak najlepiej się rozwijał. Ten pierwszy dzisiejszy wyścig, no i ostatnie okrążenie, jeden z ostatnich zakrętów i piękne wyprzedzanie. No, przepiękna taktyka i przepiękna wola walki. To prawda, Piotr ostatni zakręt wyczekał praktycznie cały wyścig, dostosował taktykę właśnie, żeby zaatakować na ostatnim okrążeniu. Po tym poznaje się mistrza, że przez cały wyścig potrafi dostosować tak strategię, żeby właśnie na tych ostatnich metrach zaatakować, szczególnie, że mamy do dyspozycji push-to-pasy, które możemy oszczędzać, możemy też je szybko wystrzelać, ale zrobił to perfekcyjnie. Więc znalazł lukę, strzachował trochę Jeffreya, który się lekko zamotał tak naprawdę, znalazł lukę, wszedł bezwzględnie i dojechał wyścig na piątej pozycji. Sam, będąc przed monitorem, chyliłem czoła, dlatego że to tak się fajnie ogląda, bo sam jak oglądałem swoje wyścigi, może to nie za skromnie zabrzmi, ale właśnie podobało mi się to, że ta walka była taka mocna, szachowanie i pewne wejście. I to właśnie młody ma i dlatego tu jesteśmy, dlatego walczymy i dlatego rozwijamy go jak najlepiej się da. No i wyprzedzić Jeffreya Krugera, którego łatwo się nie wyprzedza, no zazwyczaj jest z przodu, kierowca, który lideruje punktacji tegorocznego sezonu Volkswagen Golf Cup. Piotr bardzo dobrze tutaj pracuje, na tym weekendzie, słucha, też oglądaliśmy onboardy, bo akurat miałem sytuację taką, że do drugiego wyścigu musiałem startować z ostatniej pozycji. Tak naprawdę pokazałem mu, gdzie można wyprzedzać, jak to można robić, jak można szachować, wykorzystał to i wyprzedził. Może nie tak, jak się umawialiśmy, zrobił to troszeczkę lepiej, bo nie spodziewałem się, że tak zrobi, ale naprawdę wykonał piękny manewr i pozwoliło to na przyjechanie przed Jeffreyem. No i szacunek dla tych manewrów i oby tych manewrów, takich dobrych manewrów było więcej. Wykonaj Piotrka Parysa, ale co z tobą? Tak naprawdę cały czas przygotowania trwają. Postanowiłem, że pójdę w swoją tak jakby taką stronę, tą w stronę serca, czyli w stronę rajdów, bo jako dziecko już tak naprawdę byłem w tym świadku, wyrastałem przy kierowcach rajdowych, wyrastałem przy Januszu Kuligu, także cały czas go obserwowałem i to tak naprawdę jest moją taką niesamowitą pasją i niesamowitą miłością, odcinki rajdowe, to bardzo kocham, jest troszkę ciężko, nie ukrywam, za każdym razem próbujemy czegoś nowego, staram się za każdym razem szukać nowych rozwiązań. Najważniejsze jest to, żeby zebrać budżet i po prostu przygotować się jak najlepiej do sezonu i w następnym sezonie wystartować pełną parą w RSMP. Wow, to byłaby bardzo ciekawa informacja. Mateusz Lisowski w rajdach samochodowych. Taki chciałbym zobaczyć artykuł w mediach. Taki ma być tytuł? Taki ma być tytuł, tak. Mateusz Lisowski w rajdowych samochodowych mistrzostwach Polski. To by było naprawdę spełnienie moich marzeń. Staram się bardzo. Tak jak mówię, że brakuje jeszcze wiele, ale czasu jest też trochę, ale mam nadzieję, że do końca roku wszystko to się ustabilizuje, będę miał czas na przygotowanie i postaram się podbić polskie odcinki specjalne. To mam propozycję na taki tytuł artykułu po pierwszym rajdzie. Czarny koń mistrzostw Polski?
Może nie, bo tak naprawdę brakuje mi bardzo dużo doświadczenia i wiem, że te doświadczenia będą przychodzić albo łatwo, albo bardzo ciężko i wiem, że ich się po prostu nie da uniknąć. Dlatego walczymy cały czas i chcę być tak przygotowany, żeby tych doświadczeń mieć jak najmniej. To by, aby tych doświadczeń dobrych, pozytywnych było sporo i myślę, że jeszcze o tych rajdach będziemy rozmawiać. O łączeniu rajdu z wyścigami może się umówimy na rozmowę, na przykład w Poznaniu. Nie ma problemu, jak najbardziej jestem w Poznaniu, będę cały czas młodym, także w Poznaniu też walczymy o jak najwyższą lokatę, a przede wszystkim ja też walczę sam ze sobą, żeby już jest to coraz bliżej, ten czas mi się skraca, także Poznań to też jest taki mój mały deadline, co w przyszłym roku. Super, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję.